Mi się tu dobrze mieszka z tobą, co mam się wynurzyć? O, nie gadaj, że ci się dobrze. Nie będę się wyprowadzał. Co, do Michała masz? Żartuję. Człowieku, weź wyluzuj. No właśnie, o, tu masz olejki, fajne inhalacje masz codziennie. O, świetnie, no. Ale naprawdę, to szacunek dla ciebie. Tak potrafisz, kurde, zadbać o atmosferę w pokoju. Lubię zapachy i tak przeszło na olejki eteryczne, ponieważ to jest źródło zapachów. Z olejków eterycznych tworzy się perfumy. Także to jest źródło, to jest esencja tego życia zapachu wręcz. I ja, jako osoba gdzieś tam może wrażliwa na zapachy, to zaczęła kupować te olejki i nawet jadalne się okazało, że są. A jak zjeść? Jak możesz zjeść zapach? Zapach się można zjeść? Normalnie bierzesz. Nie, może można. Jest to niedobre, jest to gorzkie i kwaśne. Gorzkie bardziej. Piotr, mój współlokator, jest przeszczęśliwy. Chwali mnie co chwilę, że o, jaki las dzisiaj zrobiłeś. Co dzisiaj jest? Ja, no, lawenda bergamotka pomieszana z miętą i eukaliptusem. I to kładziemy się do łóżka i... O, właśnie, poczęstowałeś mnie dzisiaj propolisem? Czekaj, wyjmę z tego. Zobacz, jak dbasz o starszego kolegę. No właśnie, to proszę bardzo. No, poczęstuj. Pana świerka i wodę jeszcze. Tak, żebym nie musiał kręgosłupa nadwyrężyć. Ja bym chciał być z tobą jak najdłużej, do finału nawet. Właśnie, byłoby spoko. Będę miał olejki. No ja już się uodporniłem na zapachy, co może sprawiać, co może irytować moich współbratymców, osoby postronne. Słyszałem, że Rysiu gdzieś tam narzekał, że go głowa rozbolała, bo przechodził korytarzem i opary gdzieś tam przeniknęły przez szparę pod drzwiami i aż go głowa rozbolała od tego. No są ludzie wrażliwsi na to, którzy nie mieli styczności dotychczas i są mało odporni. Ja już jestem odporny. Beniamin. Tak myślałem. Ja chciałbym przekazać Jokera mojemu współlokatorowi Piotrowi Świerczewskiemu. W pokoju było fajnie i się dogadywaliśmy. Mam prezent od Beniamina. W dowód sympatii. Wow. Tak.